szóstym liceum ogólnokształcącym uczniowie znowu biorą udział w olimpiadzie Zwolnieni z teorii i tym razem zainteresowali się tematem zmian klimatycznych. Nie tylko mówią o tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na nasze życie i co się wydarzy ze światem, jeśli tego nie powstrzymamy, ale też zastanawiają się nad powodami tego wszystkiego i jednym z tych powodów jest oczywiście masowa produkcja tego, co od zwierząt pochodzi. Hodowla zwierząt na mięso, ale także mleko czy jajka, no to bardzo obciąża klimat. I w związku z tym uczniowie mówią o wegetarianizmie i weganizmie. Ale żeby było przyjemnie i żeby nie tylko o tym wszystkim opowiadać, nie tylko straszyć, no to warto zrobić to, co jest najprzyjemniejsze, czyli po prostu ludzi nakarmić. I to robią. Robią to organizując kiermasze w szkole. Jak kiermasze, to także zbiórka pieniędzy. I tutaj po raz kolejny wchodzi ich zaangażowanie, bo te pieniądze zbierane są na ważne cele. Na schroniska. Kiedyś była taka zbiórka, gdzie zbierali na kiermaszu na schronisko dla kobiet w kryzysie bezdomności, a tym razem zbierają na schronisko dla zwierząt i to warto podkreślić, nie są to jedynie pieski i kotki, ale są to także zwierzęta hodowlane, które zostały uratowane i którym ocalono życie i teraz sobie po prostu spokojnie żyją. Wszystko się ze sobą łączy, a uczniowie, którzy biorą udział w tej akcji, mogą nie tylko sami dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy o świecie, bardzo wielu rzeczy o zmianach klimatu, ale także poprzez swoje działania zainteresować tym innych. Zacznijmy od tego wydarzenia, kiermasz, bo co, dlaczego, po co, chcę wiedzieć wszystko. Więc tak, chcemy edukować uczniów naszej szkoły o klimacie, o zagrożeniu, które się zbliża, głównie przez właśnie tą produkcję tego mięsa i chcemy też pokazywać, że właśnie weganizm to nie jest takie tylko jedzenie warzyw, ale można też jeść naprawdę rzeczy dobre i zdrowe przede wszystkim. Dobra, czyli weganie nie żrą samej trawy, jak to niektórzy twierdzą, a wy wychodzicie z takiej bardzo miłej mojemu sercu pozycji, że co, jak nakarmicie ludzi jedzeniem wegańskim i oni się najedzą i zobaczą, że jest smacznie, to zrozumieją? Wydaje mi się, że tak. My same działamy właśnie w tym projekcie pod takim względem, że idziemy razem z nim. Na początku, zanim zaczęliśmy, to również nie byliśmy ani wegankami, ani wegetariankami i właśnie robiąc ten projekt staramy same się wtoczyć w to nasze życie. I przy okazji zachęcamy też do tego innych, między innymi właśnie kiermaszami, pokazując tym, że hej, słuchajcie, to nie jest sama trawa, to nie jest sama sałata, możecie spróbować, może was to zaciekawi, a może właśnie też będzie to dla was jakaś inspiracja do działania dla naszej planety, więc... Same nie byłyście wegetariankami, nie byłyście wegankami, no to teraz musicie się wytłumaczyć, padło na ciebie. Dlaczego w ogóle zainteresowanie klimatem, zainteresowanie weganizmem, skąd ten kierunek myślenia o działaniu?
Znaczy, no myślę, że to jest też trochę wina naszej pani od polskiego, bo ona nas w sumie zaraziła tą taką energią i ona nas zmotywowała do tego, żebyśmy prowadziły, no zgłosiły się do tego projektu. No i tak jakoś wyszło i w sumie bardzo dobrze, że wybrałyśmy takie tematy, bo naprawdę nas zaczęło to nas bardzo interesować. To robił? No my. Także wszystkie rzeczy, które są na stole, są robione przez nas i przez uczniów z naszej szkoły. Ja osobiście zrobiłam pancake'i, uwielbiam gotować i ja lubię eksperymentować w kuchni z różnymi przepisami. Przerabianie przepisów na coś, co ja preferuję, jest bardzo dla mnie takim przeżyciem takim dla mnie wewnętrznym, bardzo ciekawym i no to jest taka moja, bym powiedziała, pasja, więc z tego się wzięło właściwie. Przepisy są właściwie przez wszystkich, tak z tego co wiem, wymyślane samemu, ewentualnie była jakaś inspiracja z internetu poprzerabiana, ale no tak mi się wydaje, że raczej większość jest własnych pomysłów. No. Czy trzeba było namawiać, nie wiem, tych ludzi, którzy robili te rzeczy bardzo, tak słuchaj, ale zrób coś, czy nie? Czy wszyscy byli zadowoleni i sami się przyłączali? No nie, bo to ogólnie nie ma czegoś takiego, że my kogoś namawiamy, tylko po prostu każdy, kto chce, to przynosi i robi. Albo się umawiamy na przykład w domu i robimy na przykład parami, albo jakąś grupką. I właśnie to też w sumie jest takie dobre, bo nasze relacje się tak poprawiają i też no. To jest co, też nauka działania wspólnego, takiej współpracy. Cały czas się teraz mówi o tym, że szkoła w ogóle nie uczy współpracy. Proszę bardzo, uczy. Właśnie tak, też jest początek naszej szkoły tutaj, więc zawieramy nowe znajomości, uczymy się tego, że ta praca w grupie jest zależna od wszystkich i jeżeli jedna osoba czy tam dwie się wysypią, no to jakby musimy na sobie polegać i działać wszyscy razem. Nie można się wysypywać. Jak się działa w grupie, nie można się wysypywać, bo się wtedy zawodzi całą grupę. Słuchajcie, wiadomo już, że robicie to jedzenie. Wiadomo już, że to jest taka promocja weganizmu, chociaż wegetarianizmu i myślenia o klimacie, ale kiermasz wiąże się z kasiorą. Na coś ta kasiora idzie. Tak, ostatnim razem przeznaczyłyśmy na pomoc dla kobiet i dzieci. Tym razem mieliśmy przyjemność współpracować ze schroniskiem. Pieniądze zostaną przekazane na właśnie schronisko ze zwierzakami. Wszystkie, dosłownie rodzaje bym powiedziała, wszystkie gatunki zwierząt, kozy, konie, koty, psy, wszystkie zwierzątka, jakie tylko są. Organizacja otrzymuje się tylko z darowizn, więc z wielką przyjemnością potwierdziliśmy, że z chęcią właśnie im pomożemy i przeznaczymy zebrane pieniądze z kiermaszu dla nich. Jak wybieracie te miejsca, te organizacje, na które przeznaczacie pieniądze? To jest, nie wiem, przypadek, losowanie, dyskusja? Bardziej dyskusja, na przykład rozmawiamy z naszą panią od polskiego. Cudowna kobieta i w sumie dzięki niej właśnie wszystko się tutaj zaczęło. Ale co, ona wam podrzuca jakieś pomysły i gdzieś potem dyskutujecie o tym, czy tak, czy może coś innego? Tak,
właśnie tak. No, zaraziła nas tą energią na pewno i właśnie nas tak strasznie popychała w tym kierunku, zachęcając i no właśnie dzięki pani naszej kochanej. Będą piątki. Muszą. Zaczęłyśmy jakoś się właśnie tym tematem interesować i zaczęliśmy po prostu działać, a nie tylko o tym mówić. O tym projekcie, bo my jesteśmy u Was w szkole po raz drugi. Po raz drugi Wy się zajmujecie czymś więcej niż teoria, po prostu działacie w praktyce. Powiedz, jak to jest. To jest taki projekt, który jest przez lata, zmienia się grupa, zmienia się pomysł na realizację? Tak, to są co roku jakby nowe dzieci, które się angażują w to, co tak naprawdę same wymyślają. No bo to jest olimpiada zwolnienie z teorii, to jest olimpiada projektów młodzieżowych. Z mojego doświadczenia wygląda to tak, że trzeba im trochę nadać tę prędkość początkową, dmuchnąć w żagle, a potem to już dzieją się takie cuda jak tutaj. I dziewczyny się w tym roku bardzo zaangażowały. Nie ukrywam, że napawa mnie to ogromną dumą, że jakby staram się im to powtarzać nieustannie, że jestem z nich bardzo dumna. Poświęcają swój własny czas na to, co gdzieś tam dorosłych zaczyna powoli interesować, ale obchodzą troszeczkę tak szerokim łukiem ten problem, tak? No mowa oczywiście o katastrofie klimatycznej. Jak nie będziemy o tym mówić, nie będziemy działać, to po prostu sobie nie poradzimy, tak? To jest ostatni dzwonek, żeby przeciwdziałać katastrofie klimatycznej. Zmiana nawyków żywieniowych jest jednym z takich działań. To nie jest tak, że wszyscy musimy przejść na dietę wegańską taką w 100% i jeść tylko szczypiorek. Absolutnie nie. Poczekaj, bo my mówimy o jedzeniu trawy, ty mówisz o jedzeniu szczypiorku, ale od razu powiedzmy, że to nie jest jedzenie szczypiorku, bo tutaj jeszcze ktoś uwierzy. Nie. Chodzi przede wszystkim o takie... rzeczywiście ograniczenie spożywania produktów odzwierzęcych, bo to bardzo obciąża klimat, środowisko i zużycie wody, i emisje gazów cieplarnianych. No to jest niestety poważny problem. A jeśli ograniczamy w diecie, to też działa pozytywnie na nasze zdrowie. Ale co, rzuciłaś taki temat, gdzieś tam podpowiedziałaś, bo ja wiem, że to są młodzi ludzie, którzy... dopiero przyszli do szkoły, dopiero się sami ze sobą spotkali i spotkali się z różnymi wyzwaniami, jakie szkoła przed młodymi ludźmi stawia, więc trzeba było im trochę podpowiedzieć, jak to wygląda, że nie wiem, zarzucasz różne tematy i patrzysz, co chwyci, w czym oni poczują, że to z nimi rezonuje i chcą się w to zaangażować? Tak, dokładnie tak jak mówisz, zaczynam od pytań i od pytania, czy chcą, że ja bym chciała to, czy chcą ze mną, czy podoba im się taki pomysł. To jest też tak, że ten projekt Edukacja dla Klimatu ja realizuję w ramach Szkoły Ekologicznej z Centrum Edukacji Obywatelskiej. To jest projekt, z którego ja jestem rozliczana, ale zachęciłam dziewczyny, żeby zrobiły to też dla siebie z takich zupełnie pragmatycznych powodów, tak, żeby zrobiły to też w ramach Olimpiady Zwolnienie z Teorii. I to się tak zaczęło kręcić, tak? Przez to, że dziewczęta są na tyle zaangażowane, to tak jak wcześniej mówiłam, ja naprawdę niewiele jakby musiałam, tak? To jest tak, jak dorzuca się ten pierwszy kamyczek i to jest tak fajnie patrzeć, jak młodzi ludzie angażują się w to, co jest dla nich ważne.
tak? Że to nie jest tak, że ja muszę przypominać jakoś tam, nie wiem, właśnie tutaj z kijem, prawda? Piecz te pankejki, bo się kiermasz zbliża. Dokładnie. Nie. To jest to, co też dla nauczyciela jest takie karmiące bardzo, prawda? Kiedy młodzi ludzie się sami angażują, widzą problem, rozumieją, chcą o tym rozmawiać. I też jak już zaczynam pisać raporty na temat tego projektu, proszę dziewczyny trochę o to, żeby właśnie się wypowiedziały, to naprawdę czasami się wzruszam, tak? Jak one dokonują się autorefleksji na temat tego, co ten projekt im dał, tak? To jest naprawdę, no chyba nie ma jakby większej satysfakcji w pracy nauczyciela, jak dziecko samo widzi, co dobrego samo dla siebie zrobiło, nie? Może to nie książki, tylko właśnie to działanie w praktyce. Czyli co, one same się gdzieś tam zainteresowały, zaangażowały. Ja wiem, że same też przeanalizowały swoją dietę, ale potem pojawił się pomysł, że będzie kiermasz, że będą dzielić się tą swoją nową dietą z innymi i przy okazji zbierać pieniądze na ważne cele. Tak, no bo to, jedzenie to jest coś takiego, co gdzieś ludzi integruje. Najlepiej, ludzi trzeba nakarmić. Oczywiście, stąd pomysł tych kiermaszy i tak, i zbieramy. Po poprzednim kiermaszu zbieraliśmy na schronisko dla kobiet w kryzysie bezdomności, teraz zbieramy na schronisko dla zwierząt w Korabiewicach, tam są też zwierzęta gospodarskie, więc to jakby zupełnie się łączy tutaj z tym, o czym mówimy. To co ważne, jeszcze zanim były kiermasze, były prezentacje. Dziewczyny chodziły do swoich kolegów i do swoich koleżanek na lekcje wychowawcze i przedstawiały prezentację o katastrofie klimatycznej. Żeby zrobić tę prezentację, najpierw same musiały usiąść do internetu, zacząć czytać i same się wyedukować. Więc to nie jest tak, że one tutaj jakby przychodzą z niczym. One mają w tym momencie bardzo dużą wiedzę na temat katastrofy klimatycznej. Szczerze mówiąc, wielu rzeczy się dowiedziałam sama z tej prezentacji i do tego potrafię jakby przełożyć to na praktyczne działanie. No to jest, tak powinna działać szkoła, prawda? Mamy wiedzę, a potem przekładamy to na działanie praktyczne. Jakby nie ma jakby bardziej idealnego układu.